Zapraszam na prezentację małych poręcznych multimetrów uniwersalnych produkcji Rich Meters, modele 101 i 102. Są to praktycznie identyczne dwa modele poręcznych multimetrów i różnią się tylko, że w modelu 102 mamy dodatkowo pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej termopary. Tak, pozostałe funkcje są identyczne. Mierniki te charakteryzują się tym, że są dosyć poręczne, mieszczą się w dłoni, a nawet w kieszeni i idealnie nadają się jako podstawowy multimetr dla początkującego elektronika lub jako zapasowy multimetr na wyjazdy. Oferują dosyć szerokie zakresy pomiarowe, mierzą wartość skuteczną dla napięcia i prądu zmiennego, posiadają podświetlenie i funkcję hold. Dosyć dobra rozdzielczość na większości pomiarów. Zapraszam do dalszej części materiału. Jak już wcześniej wspominałem, dostępne są dwa modele Rich Meters 102 i 101. W multimetrze 102 mamy dodatkowo pomiar temperatury, w multimetrze 101 nie ma tego. Jak ten miernik jest zbudowany? Zasilany jest za pomocą baterii typu AA, a więc dosyć niestandardowo. Jak go obsługujemy? Tutaj mamy zaciski wejściowe, przełącznik obrotowy, wyświetlacz i dwa przyciski funkcyjne. Co jeszcze otrzymujemy w zestawie? W zestawie posiadamy standardowe przewody pomiarowe, tutaj z takimi końcówkami zabezpieczającymi. W modelu 102 mamy dodatkowo termoparę typu K. I w obu przypadkach mamy takie poręczne etui do przenoszenia tego miernika. To jest materiał, można powiedzieć nawet, że wodoodporny. Jak obsługujemy ten miernik? Za pomocą przełącznika obrotowego wybieramy interesujący nas zakres pomiarowy. Jest to miernik typu automat, czyli posiada automatyczną zmianę zakresów pomiarowych. Należy tylko wybrać konkretnie mierzoną jednostkę. W przypadku wybrania pomiaru tutaj napięcia, czyli symbol V, mamy możliwość przełączania się, tutaj mamy nadrukowane wokół tego przełącznika obrotowego takie żółte symbole. I w tej chwili widać, że mierzę napięcie stałe, ponieważ pali mi się symbol DC. Gdy nacisnę ten przycisk żółty, przełącza się tryb pomiaru na pomiar napięcia przemiennego AC i jak już wcześniej wspominałem, jest tu opcja pomiaru wartości skutecznej True RMS do 400 Hz. Biorąc pod uwagę cenę tego miernika, jest to dosyć dobra wartość. Idźmy dalej. Dalej mamy zakres miliwoltów i tutaj także możemy się przełączać pomiędzy prądem stałym a zmiennym. W każdej chwili możemy skorzystać z funkcji hold, czyli zatrzymanie wskazania. Ponowne naciśnięcie przywraca nam pomiar. Dodatkowo mamy tutaj funkcję podświetlenia wyświetlacza i dłuższe przytrzymanie tego powoduje podświetlenie się na biało naszego wyświetlacza. Co mamy dalej? Tutaj mamy zakres do pomiaru, znak Oma, czyli rezystancji, tu jest Omega, tester ciągłości, test diody i pomiar pojemności kondensatorów. Tutaj, jak widać, przełączam się pomiędzy poszczególnymi zakresami, test diody, pomiar pojemności kondensatorów, pomiar oporności i test akustyczny, tester ciągłości. Kolejny zakres, zakres służący do pomiaru częstotliwości i tutaj mamy znak procentów, czyli przełączamy się i możemy mierzyć współczynnik wypełnienia. Kolejny pomiar prądu, tutaj duża literka A, czyli pomiar do 10 A lub pomiar na zakresie miliamper i pomiar temperatury. Tutaj pomiar temperatury odbywa się w dwojaki sposób. Jeżeli nie mamy podłączonej do zacisków termopary, to w tym momencie działa nam wbudowana dioda półprzewodnikowa i jest mierzona temperatura otoczenia, czyli około 26 stopni tutaj mamy. W momencie podłączenia termopary następuje przełączenie wskazań i jest wyświetlana wartość temperatury z końca termopary. I to jest taki poręczny miernik, on ma dosyć atrakcyjną cenę. Szerokie zakresy pomiarowe, tutaj proszę ewentualnie spojrzeć do opisu przedmiotu.
Na większości zakresów pomiarowych mamy dosyć duży zakres, dużą rozdzielczość pomiarową, w zupełności wystarczającą dla nawet profesjonalistów. Miernik dosyć szybko działa, co zaprezentuję w drugiej części materiału. Zapraszam serdecznie.